Witam was w mojej nowej serii z gry Super Nintendo. Jest to gra zręcznościowa, taka platformówka. Ogólnie pierwsze poziomy są dosyć łatwe, ale no później nie dość, że trzeba pomyśleć, to no trzeba się tylko namęczyć, żeby je przejść. O ile pierwszy chapter może uda mi się przejść w miarę szybko, nawet może w jednym odcinku, to wydaje mi się, że w późniejszych chapterach jeden poziom będzie zajmował, może zająć nawet cały odcinek, więc tak to jest samouczek taki. Już kiedyś przeszłam tą grę, ale ją usunęłam sobie save'a, żeby tak mieć na czysto. Czy gry chyba nigdy nie przeszłam tak w całości, w sensie nie pokonałem do ostatniego bossa. Doszłam do niego, ale nie pokonałem go nigdy. No, tak zbyt trudny był jak dla mnie. Nie skoczyło mi się. Ogólnie naszym celem właśnie jest dojście do tej Bandage Girl, czy jak ona tam miała. Tak, mowa angielska taka idealna. Ja może uda się przy odrobinie szczęścia w pierwszym odcinku przejść właśnie ten pierwszy chapter. W miarę możliwości będę się starał uzbierać bandaże, ale wątpię, żeby udało mi się przejść tą grę na 100%. Bo jak na mojego skilla wydaje mi się, że jest to trochę niewykonalne. Ogólnie to tak trudniej zaczyna się robić chyba dopiero od trzeciego... O, Warp Zone. Czekam się, czy to... Wiem, moja wymowa po angielsku jest straszna. One są o wiele trudniejsze od podstawowych poziomów, więc nie wiem, czy będę je robił. Spróbuję przejść go parę razy, ale jak mi się nie uda, to sobie go odpuszczam. Zrobię to najwyżej w jakimś osobnym odcinku albo poza nagraniem czy coś. Nie wiem, czy tam Warp Zone akurat coś robi, ale większość Warp Zone'ów odblokowuje jakieś postacie nowe. Albo jest po prostu, żeby upierać bandaże. Te, które właśnie można odblokować na postacie. Chwila, bo ja nie ogarniam, co mam tu zrobić. O kur... Będzie trudno. Dobrze, że to nie jest na czas. A mi się wpuściło. W ogóle to mnie trochę myli, bo myślę, że mogę się złapać tych ciemniejszych fragmentów. Co mam tu zrobić? Nie, to będzie trudne. Nie uda mi się chyba. Dobra. Ostatnie życie zostało. Jeśli nie uda, to wracamy do normalnej fabuły, że tak powiem. Ja się teraz zastanawiam, czy przypadkiem nie pominąłem pierwszego filmiku... pierwszego chaptera. Nie udało się. Dobra. To idziemy z główną fabułą. Później się postaram jeszcze wrócić do tych dodatkowych leveli, ale... No nie obiecuję, że je przejdę, bo są one dość trudne. Tak samo postaram się przejść większość poziomów z Dark World, jak tam się czyta, Mrocznego Świata. Tu się odblokowuje, jeśli jakiś bo każdy poziom ma dwie wersje. Jeden właśnie w takiej wersji, jak teraz widzimy. I drugi poziom w nieco trudniejszej wersji. I ten drugi, ta trudniejsza wersja odblokowuje się po przejściu poziomu na Grade A, czyli w jakimś tam określonym czasie przez krótko. Właśnie tutaj nie dostaliśmy, bo za bardzo się wlegliśmy. Czasami zdobycie go naprawdę jest trudne, tego Grade A. Ogólnie po każdym poziomie można zobaczyć powtórkę. I na tej powtórce są wszystkie nasze pro... O, tam jest chwilę bandaż, mogę to wziąć, to nie było też trudne. Na tej powtórce... O. Na tej powtórce są wszystkie nasze próby, jakie próbowaliśmy. Czy no, wszystkie midboje, jakie już były na tym poziomie zmanfletowane. Na razie te początkowe poziomy naprawdę są bardzo łatwe. I nie wymagają jakiegoś specjalnie trudu. Tym bardziej, że no, jak mówię, ja przeszłam prawie całą tą grę, więc tam trochę wprawy już mam. No. Ja mówiłem, że te poziomy są łatwe, czy coś. Chciałem się pokusić o ten bandaż, ale go sobie opuszczam. No, chyba coś... Wykrakałem, że te poziomy są łatwe. O, dobra. Great A jest? Znaczy, ja nie wiem w ogóle, czy to powinienem czytać Great A. Nie mam pojęcia, jak to się czyta.
Wymowa po angielsku jest okropna. Swoją drogą, ferie zimowe, może uda mi się pojechać do brata do Irlandii. Więc uda mi się przetestować, na ile umiem angielski, jak na ile jest tam z wymową. O, w ogóle następny warp zone. A to nie jest na odblokowanie postaci, tego chciałbym przejść. Tym bardziej, że no, nie jest trudny z tego, nie jest trudny z tego, co pamiętam. Każda postać ma jakieś tam specjalne zdolności. Ta postać na przykład może tak przez chwilę szybować, właśnie. Przez chwilę szybować w powietrzu. No jest to przydatne na niektórych poziomach, ale ja będę się chyba starał przejść główne poziomy normalną poziomą. Czemu ja nie mogę tam szybować? Główne poziomy postaram się przejść normalną postacią. Podkreślam główne, bo zdobycie niektórych bandaży albo... Nie wiem, czy nie mogę tam szybować. Zdobycie niektórych bandaży albo... No, przejście niektórych warp zone'ów jest niemożliwe, jeśli się nie ma określonej postaci. Dobra, trzeba to wyrobić. Dobra. No, nieprzyjemna postać. Spermi 2 ma też taką jakby znaczenie. Nie jest to jego specjalna zdolność, ale wyróżnia się tym, że jest najszybszą postacią w grze, więc... No, niektórymi dodatkowymi postaciami nie da się po prostu przejść w drugim poziomie. A, i ta postać akurat nawiązuje do gry. Takiej jednej. O właśnie, tutaj się wybiera postacie i idzie ta postać. No, Commander Video. On jest, nawet jest napisane z Bitrunner. Istnieją chyba z tego, co kojarzę, dwie części tej gry. Jedynka i dwójka. Osobiście chciałbym w to kiedyś zagrać, ale no niestety nie mam tej gry. To też jest taka zręczna ściówka, polega na biegnięciu przed siebie i unikaniu przeszkód. Z tego co kojarzę, to chyba nie można się zatrzymać. Postać cały czas biegnie, po prostu trzeba uniki robić. Spróbuję tego bandaża wziąć. Spróbuję go tu. Dobra, chyba spróbuję jeszcze jeden. Ostatni raz. Spróbuję. Dobra. No, niestety, zdobycie bandaża w jednym ranie i Great A graniczy praktycznie z cudem, więc... Na niektórych poziomach nawet nie trzeba się jakoś specjalnie spieszyć, żeby to Great A zdobyć. Więc no zależy od poziomu, czy jest to trudne, czy nie. Niektóre poziomy po prostu... Niektóre pułapki wolę bardziej unikać, niektóre mniej. 1 na 16. Każdy świat ma 20 poziomów chyba i 21, który jest bossem. Albo właśnie 20 jest bossem, nie pamiętam już. Wydaje mi się, że 21 jest bossem. Gra jest podzielona na 5 chapterów, z czego, no, jak można się domyślić, każdy jest coraz trudniejszy. I chyba jest jeszcze 6 chapter po przejściu wszystkich 5. Ale nie pamiętam, tak on się nazywa, jakoś DM czy jakoś tak, nie pamiętam już. Dość dawno grałem w tą grę, no jak mówię, nie przeszło mi tak w 3%. Przejście tych ostatnich chapterów naprawdę jest tragedia. Swoją drogą, jak kogoś interesowało, to ja osobiście gram na klawiaturze. Też przyznaję, że na padzie gra się wygodnie, ale jestem bardziej przyzwyczajony, że gram na klawiaturze i po prostu na klawiaturze gram lepiej. Okay. Bo kiedyś nie miałem pada i nie miałem po prostu jak grać na padzie. Dobra, się przyzwyczaiłem, że gram na klawiaturze. Po prostu mam tutaj bardziej wyćwiczone skilla, to jest skilla. No ile tak można nazwać moją grę. Z tego co pamiętam, to na górze, jeśli się pośpieszę, może się pojawić bardzo, ale pewnie nie jest. To był jakiś trik, żeby szybko przejść ten poziom. Właśnie coś z tą dziurą trzeba było zrobić. Nie wiem co. Tak, ja wiem już. O tak, chyba chodziło. A no, prawie o to. Dobra, no, normalnie przejdziemy ten poziom. Na razie Great A, nie tam. Jak będę chciał przejść na Great A, to chyba sobie przejdę to poza nagraniem po prostu. Bo jak mówię, chciałbym chociaż z The Forest ukończyć ten mroczny świat. O, tam jest bardzo. Nie pamiętam, jak tam się dostać. Wydaje mi się, że przez tą ścianę można przejść, tam to jest taka uszczerbiona. Szkoda, że tu myszki nie ma, to bym wam pokazał. Zmieniłem nawet, czy mój program nagrywa myszkę. No na Great A. Wow! A mi się pokusiło. Na Great A raczej nie mam już nawet co liczyć, więc
Także niedługo dojdziemy do bossa. Pokuszę się o ten Banda Shiba. Istnieje w tej grze taka jedna specjalna postać. Specjalna. Można ją blokować tylko, odblokować tylko kodem. Ale z tego co wiem, to w wersji na Xboxa i na Play jest ona dostępna normalnie, bez kodu. Więc no, tak nie wiem, czy nazwałbym ją 400 postacią, tym bardziej no, nie jest to postać, która od razu wygrywa grę. Tak powiem. Jest to postać, która może cofać czas o 4 sekundy. W tym czasie jak cofa czas, sama jest nietykalna. W sensie nie cofa mapki, cofa siebie w czasie. Nie wiem, czy ktoś, nie wiem, jak ktoś gra w LoLa, to może kojarzy Echo. To on ma takie ulta właśnie, że cofa w siebie w czasie o 4 sekundy. Znaczy, nie, w LoLu to chyba 8 sekund się cofa. Nie pamiętam już. Ogólnie nie lubię tą postać, bo jak pewnie już kiedyś mówiłem, jarają emocje związane z czasem. Właśnie między innymi dlatego się trochę znerwowałem, że nie mogę nagrać Let's Play'a z Prince of Persia. Bo tam jest to chyba moja ulubiona gra, która posiada taką mechanikę. Znaczy, nie ogólnie ulubiona gra, tylko z taką mechaniką. Dobra, trochę się skupię, bo chcę ten bandaż zdobyć. I przejść szybko ten poziom, trochę już tu siedzimy. Swoją drogą po tym poziomie zrobię krótkie cięcie, żeby sprawdzić, czy wszystko się nagrywa i... czy wszystko się dobrze nagrywa. I czy znowu nie będzie jakichś brzydkich błędów. Jestem zadowolony, że udało mi się wreszcie nagrać jakiś odcinek bez... Po powrocie z mojej przerwy... że udało mi się nagrać jakiś odcinek bez... no... przechodzenia danego poziomu parę razy, bo cały czas jakiś materiał mi się psuł. W sensie z Wiedźmina. W walkę z Keiranem musiałem 2 razy przechodzić. A na szczęście... potem dalszą część udało mi się przejść w całości i nic się nie uszkodziło, więc jestem z siebie dumny po prostu. Prawie tu robię chwilowe cięcie i zaraz rozwracam. Witam ponownie, wszystko dobrze się nagrywa, więc wydaje mi się, że możemy zaczynać walkę z bossem. Nie mam pojęcia ile ona mi zajmie, bo walczyć z bossem w sumie na takim innym poziomie niż tyle wale. Chociaż ten pierwszy boss akurat, no... no i powiem, on nie jest najłatwiejszy. Wydaje mi się, że z innymi bossami... czy może nie ze wszystkimi, ale... najłatwiejszym bossem bym go nie nazwał, mimo tego, że jest pierwszy. Więc może mi chwilę zająć potem na niego. A, to jest ten, a nie, dobra, mi się pomyliło. Też nie, on też nie jest specjalnie łatwy. Się z innym bossem pomyliło, ale to też nie zna. Gdzieś może uda się za pierwszym razem. Bo pierwszy raz jak przychodziłem tego bossa, to Boże, ile razy ja wpadłem. Teraz mniej więcej pamiętam, co trzeba robić i jak wygląda ma... O, no nie! Przez samym końcem padłem. Już myślałem, że mi się za pierwszym razem uda przejść. Taki fajne pisko mi się przeczytać. Taki kolk subowy. No. Tak, nie możemy się zatrzymać zbyt długo w jednym miejscu, bo on nas goni cały czas. No, się zgnałam się. Co ja robię? Nie wiem, kto w ogóle wpadł na pomysł takiej gry. Biega się kostką mięsa, która zostaje w sobie ślady krwi. I umiera w dość... drastyczny sposób. Są te wiewiórki, Jezu, one biegają w to ostrze. Patrzcie na te wiewiórki, jak biegły w to ostrze. Nie wierzę po prostu. No one się mnie boją. Nie wiem, czemu one się nie boją. A nie boją się dużego robota. Jak ktoś przeżyje, to... jakby tamte wiewiórki przebiegły przez te kolce. Przez kolce, zębatki. Czy może zębatki. Piła mechaniczna, nie wiem. Kurczę, no nie wychodzi mi teraz. Za pierwszym razem dokładnie doszło tak daleko, a teraz... wydaje mi się, czy ja słyszałem dźwięk ze Skype'a. Zdawało mi się, że włączyłem Skype'a, no. Ja się trochę skupię, bo... chcę przejść teraz tu. Poziom. No kurczę, ja za wysoko tam skaczę, tam robię cały czas błąd. Wiem już co tam zrobię. Mam sporo czasu, jak tam dojdę, to mogę odskoczyć sobie. No tak, bo te ściany działają pewnie jak zauważyliście, że najpierw muszę ich dotknąć, za które potem się rozwalą. Nie wiem, czy one były gdzieś wcześniej. Były, były. Dobra.
ten początek jest łatwy, tam potem mam problemy dopiero. Pewnie teraz, no właśnie, wykrakałem. Wiedziałem, że tak będzie. Swoją drogą na nagraniu idzie mi dużo lepiej niż kiedy grałem w to sam. No ale mówię, to pewnie dlatego, że mam już nieco większego skilla w ogóle. Czyli no skillem bym tego nie nazwał, no ale... Na pewno jakoś specjalnie nie lamy. Też może, w porównaniu do takich, nie wiem... Nie znam nikogo, kto by grał w tę grę. To specjalnie dobrze. Dobra. Nio. Kurczę, no! Ja wiem, co ja tam źle robię, ale jakoś tak... Jak tam dojdę, to nigdy nie mogę zapamiętać, żeby to dobrze zrobić. Zresztą akurat teraz nie na tym ostrzu padłem, co zwykle. Chyba nie. A, trzeba błędę. Swoją drogą, kiedyś grałem w pirata, tak przyznam się, tak po cichu. Ale... no, no. Udało mi się jakoś... w czerwcu? Jak była ta letnia wyprzedaż, kupić tą grę dosłownie za parę złotych. Kurczę, no... Tak dobrze mi na początku szło, a teraz mnie się tutaj męczy w tym miejscu. Wiadomo, idę. Wszystkie chamskie. Zawsze pierwsze próby przeważnie idą mi najlepiej. Dobra, to chciałem zrobić. No a to chciałem tutaj zrobić, ale tam... Kurde, mocno dogoni. Dobra. To na górę może wejść chyba nie. Nie, później poz dogoni. Dobra. Dobra, zabiegnij. Nie wiem, czy to poziom da się na Greata przejść. Wydaje mi się, że nie. No nie wiem, czy da się przejść w sposób. Swoją drogą te cutscenki też jakiś chory zbrodnialiec musiał wymyślić. Naprawdę nie wiem, kto stworzył tą grę, jakoś nie interesowałem się nigdy dodatkami tej gry. Ale naprawdę. Więc zastanawiam się, czy teraz zacznę sobie chapter. Nie no, zacznę, przejdę jakiś do poziomu. Jak mówię, te pierwsze chaptery są krótkie i wydaje mi się, że następny skończymy w następnym odcinku, ale no z tym już jest trochę gorzej, pamiętam. Trzeba właśnie... O, tak nie ma. O, właśnie takie playce trzeba to... Po prostu trzeba znać już sposób, żeby przejść te poziomy. Bo czasami pomyśleć, żeby te poziomy przejść. Nie zawsze jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka, jak to zrobić. No i tutaj właśnie się przydaje postać, która posiada zdolność wielokrotnego skoku albo latania. Swoją drogą tym Big Trip Runnerem też można byłoby to przejść na... No ale ja już mam to w miarę wyćwiczony, ten poziom parę razy odpadłem. Więc tak tragicznie nie. Aha, bo to są kolce na górze. No, ty, na. Kurczę się skoczyłem. Nie mogę za wysoko skoczyć, mnie kolce zabiją. Za nisko też nie mogę. Mnie piła mechaniczna zabija. To jest dosyć trudne, niestety. Dobra. Ach, prosto na piłę spadłem. Brawo, ja. Mówię, czemu ja z czymś nie włączyłem. Dobra. No. Dobra. No nie! Po prostu na ryj mi taką piłę szczelinę. No to brutalne. Cały czas mi tak prosto... Nie... Właśnie najgorszy jest ten najgorszy jest ten moment, jak mam zejść po tej ścianie, bo się boję właśnie, że piła... Znaczy ja wiem, kiedy te piły wystrzeli w dwóch, ale mam nadzieję, że zdążę. No dobra, a mi się popuściło. O kurde. Widać, da się oszukać przeznaczenia. No nie! O! Czemu tak miałem strzelę? Jakoś laga na tle. No kurczę! Chciałem skoczyć tam jak najszybciej i... za wysoko pomysły siatałem, wybiłem w górę. Dobra. Nie!
Kurde. Ja przy tym ostatnim za bardzo szybko chcę to przejść i za wysoko skaczę. No właśnie, za wysoko wtedy skaczę w górę. Bo za bardzo się ekscytuję tym, że zaraz zajdę na kolejny poziom. No co ja tam odwaliłem? Wydaje mi się, że śmiechowo będzie obejrzeć powtórkę z tego. Będzie tutaj tyle mi latało. Dobra. Właśnie ja zawsze żałowałem, że nie da się obejrzeć powtórek z bossa. Kurczę. Mówię, pierwsze razy są najlepsze. Za pierwszym razem to też ma najdalej doszłam, nie? Dobra. Wow, a tutaj też jest piła jeszcze. Dobra, uda się. O, Grida jeszcze nawet. Po całość się wyśmieć. Dobra. O Jezu, wiatraki, to jest rzecz, za którą nie przepadam, powiedziałem. No bo... muszę się odpowiednio rozpędzić, żeby móc... jeśli... No właśnie, jeśli wyląduję prosto w wiatrak, to mnie po prostu zeżre. A jak... skoczę zbyt wysoko nad wiatrakiem, to nie wyrzuci mnie on na tyle, żebym mógł doskoczyć na kolejną półkę. No i ogólnie utrzymanie się na tym wiecznym wiatraku, bo jest trudne, przynajmniej dla mnie. Dobra. No. No i ten wiatrak też nie działa tak od razu, no bo... No akurat fizyka w boju jest w miarę dobrze zrobiona. No. Są w miarę takie realistyczne, no. Coś, co spadało w dół milion kilometrów na sekundę, nagle nie popłynie sobie w górę przy takim wietrzyku. Jest to w miarę logiczne i ma sens. Kurczę, ja nie wykorzystuję tego, że ten wiatr tam jeszcze do góry się ciągnie, prawda? Kurde. Ej, no nie mogę tam skoczyć na tą, na ten wentylator tam na górze. No come on! Nie wejdę tam. Dobra. O, 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 nice. Greta nie będzie, ale... No, Jezu, myślałem, że spadłem na sam dół. Dobra, wydaje mi się, że... na tym... poziomie skończymy. No sporo już przeszliśmy. Cały pierwszy chapter i kawałek drugiego. No, jak mówiłem, jest pięć... przeliczę? Pięć normalnych chapterów i... dwa bonusowe? Wydawało mi się, że jeden bonusowy. Zobaczy się. A tutaj są, kogoś to interesowało, poziomy stworzone przez gracza. Ale wydaje mi się, że to będzie już na jakiś osobny odcinek czy coś. No, są poziomy. Przez gracze stworzone. Większość trzeba przejść z daną postacią, jak jest tak wskazana. Tylko jest Steve? Nie wiem. Sporo jest postaci ogólnie w woli, nie znam wszystkich. To jest bandaż gory? Nie, nic, dobrze. To ja się z wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki, które już zapojawią się na moim kanale. To cześć.